Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Was do odcinka wprowadzającego tak naprawdę w tematykę atakowania protokołów DeFi. Z czym to się wiąże? Jak jest to wykorzystywane przez tak zwanych bad actors na rynku kryptowalutowym? Oraz co my jako zwykli potencjalni użytkownicy różnych giełd i różnych protokołów możemy w tym zakresie zrobić. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Słowem wstępu może najpierw przypomnimy sobie zdecentralizowane finanse, czyli właśnie DeFi, bo o atakach na te projekty będziemy dzisiaj mówić. DeFi to w dużym uproszczeniu nowoczesne produkty finansowe oparte o blockchain, zdobywające coraz większą popularność wśród entuzjastów kryptowalut, jak i również inwestorów z tradycyjnych rynków finansowych. Projekty DeFi charakteryzują się szeregiem zalet, między innymi nie ma tutaj tak zwanej zaufanej trzeciej strony. Tutaj sam protokół gwarantuje nam wymagane potwierdzenia co do na przykład wielkości salda, czy też możliwości przeprowadzenia danego przelewu. Innymi słowy, redukujemy pośredników korzystając z DeFi. Kolejna zaleta, otwartość kodu źródłowego tego typu projektów, co pozwala na zapoznanie się z tym, jak rzeczywiście działa dane rozwiązanie oraz czy realizuje ono funkcjonalności, które tak ochoczo obwieszczane są przez ich twórców. Dla użytkowników wyżej wymienione cechy projektów DeFi są niewątpliwie zaletą. Jednak należy pamiętać, że są one zaletą również dla internetowych przestępców i osób kompromitujących tego typu rozwiązania, oczywiście w celu uzyskania własnych korzyści finansowych. Kolejnym takim czynnikiem sprzyjającym i zachęcającym do tego typu działalności jest coraz większa wartość pieniędzy deponowanych w tego typu projektach. Charakteryzuje to wielkość TVL, czyli Total Value Locked. Potwierdzeniem tego niech będzie wykres właśnie z serwisu DeFi Pulse, pokazujący właśnie wartość tego wskaźnika Total Value Locked na przestrzeni czasu i widzimy właśnie, że jest to coraz bardziej, ta wartość jest coraz większa, a tym samym coraz więcej osób jest skłonnych również wejść w tego typu projekty, ponieważ widzą, że ogromne środki są już tam angażowane. Z drugiej strony, skoro ogromne środki są tam angażowane, to przyciąga również przestępców i osoby, które chcą to wykorzystać w niekoniecznie legalny sposób. Wartość trzymanych w tego typu nowoczesnych instrumentach finansowych wynosząca ponad 14 miliardów dolarów wydaje się więc potwierdzać tezę, że nie jest to już jedynie hobbystyczna zabawka kryptowalutowych nerdów. W tym właśnie materiale chciałbym przedstawić takie podstawowe rodzaje ataków i techniki, jakimi posługują się osoby doprowadzające tego typu rozwiązania do ogromnych strat, jak i w dłuższej perspektywie do upadku, pokazując również obecną skalę tego zjawiska. Same rodzaje ataków pozwoliłem sobie podzielić tak naprawdę na takie trzy rodzaje. Pierwszym rodzajem z tych ataków są ataki wykorzystujące podatności w kodzie, czyli tak zwany code vulnerability. Polega to na tym, że przeprowadzanie tego typu ataków wynika z błędów w kodzie źródłowym. Tutaj doskonałe źródło omawiające podstawowe ataki tego typu, czyli właśnie podatności w kodzie,
znajduje się na stronie konsensusu. Tam jest taki właśnie odnośnie kontraktów na Ethereum, takie best practices, które warto, tworząc kontrakty, czy też dla osób, które analizują te kontrakty, przeczytać sobie i próbować właśnie to zrozumieć oraz wyszukać, umieć to wykorzystać podczas przeglądania kodów źródłowych wszelkich protokołów. Te błędy wynikają z niedbale wykonanych audytów bezpieczeństwa, tak tutaj duży nacisk należy również położyć na to, kto taki audyt wykonał i jak podchodzi do właśnie swoich obowiązków z tego wynikających, lub nawet z niesprawdzonych luk w zabezpieczeniach smart kontraktów. Przykładowe ataki tego typu na podstawie właśnie tej klasyfikacji od konsensusu to recurrency attack, front running, distributed denial of service, timestamp dependence, integer overflow i underflow. Także jak najbardziej dajcie znać w komentarzach, czy na przykład warto byłoby poświęcić więcej czasu i omówić, jak te podstawowe ataki są dokładnie przeprowadzane, jak można próbować się przed nimi bronić, zarówno ze strony osoby tworzącej smart kontrakty, jak i ze strony osoby inwestującej w smart kontrakty, która chce po prostu wiedzieć, czy dany projekt, w który inwestuje, nie jest przypadkiem na tego typu atak podatny. Drugi rodzaj ataków to właśnie ataki związane z smart contract logic, czyli tego rodzaju ataki nie wykorzystują standardowych podatności w kodzie źródłowym, ale całą logikę funkcjonowania projektu w oparciu o wykorzystywane i wytworzone smart kontrakty. Często spotykana jest opinia, że tego rodzaju ataku można uniknąć poprzez umieszczenie kontraktów w sieci testowej. Jednak należy tutaj mieć na względzie, że nie zawsze jest to widoczne i publicznie informowane wydarzenie. Nie zawsze też osoby, przestępcy, nawet jeśli wiedzą, że taki smart kontrakt jest uruchamiany w sieci testowej, po prostu mają często jeszcze więcej czasu na to, aby przećwiczyć swoje próby wykorzystania tego, zanim taki projekt trafi na główną sieć danego blockchainu. Wykorzystanie tego ataku wymaga od atakującego znajomości przede wszystkim kodu źródłowego, nie tylko atakowanego projektu, ale też pozostałych, z którymi on współpracuje. Tutaj kłania się właśnie to pojęcie tzw. money lego, czyli budowania projektów w oparciu o funkcjonalności innych projektów, tworzenie z nich takich właśnie struktur, gdzie każdy element może pochodzić z innego projektu, łączenie tego i w ten sposób tworzenie nowych projektów. I pod tym względem to również jest niebezpieczne, ponieważ są projekty lepsze, gorsze, to ja odsyłam do poszczególnych audytów, bardziej znanych projektów. I w momencie, kiedy mamy taki własny projekt zbudowany w oparciu o tą właśnie filozofię Money Lego, wystarczy, że jeden z takich komponentów jest podatny lub zostanie wykorzystany przez przestępcę. W tym momencie również projekt nasz, czy projekt, w który zainwestowaliśmy, a który właśnie tak działa, również zdecydowanie na tym ucierpi. Przykładowe ataki tego typu to oczywiście ataki flash loans. Sama technika flash loans jest oczywiście jak najbardziej logiczna i uzasadniona, jednak pamiętajmy również, że flash loans może być wykorzystane właśnie jako metoda ataku. I ponownie, jeśli ten temat wymagałby wyjaśnienia, proszę o taką informację w komentarzu. Kolejnym atakiem tego typu jest na przykład Single Price Oracle, czyli atak na protokół wykorzystujący tylko jeden mechanizm wyroczni w celu właśnie kontaktu ze światem zewnętrznym, światem poza blockchainem. Trzeci rodzaj ataków to tak zwane private key loss, czyli utrata klucza prywatnego do protokołu. Tutaj własność klucza prywatnego jest ważnym tematem do rozważenia w kwestii bezpieczeństwa. Dla wyjaśnienia takiego krótkiego, klucz prywatny do
zdecentralizowanej aplikacji czy też smart kontraktu jest tworzony przez właściciela danego projektu. Klucz prywatny nie jest tworzony przez zespół programistów, generatory internetowe ani przez osoby trzecie. W związku z tym bardzo ważne jest, aby o tym pamiętać i nie dawać do niego dostępu, o ile jego właściciel może w ciągu sekundy spowodować unieruchomienie zdecentralizowanej aplikacji lub wycofanie środków ze smart kontraktu. Ten rodzaj ataku DeFi jest podobny do tradycyjnych metod wykorzystywanych w inżynierii społecznej. I tutaj również ten temat jest bardzo rozległy. Można byłoby tutaj wystosować szereg pytań, jakie warto w kontekście danego projektu sobie zadać, aby przynajmniej mieć świadomość albo ewentualnie nawet zmniejszyć ryzyko wykorzystania tego typu ataku na dany projekt. Jak wyglądają takie przykładowe zyski z ataków? Kilka przykładów z minionego okresu. Projekt Harvest Finance skradziono 24 miliony dolarów. Atakujący co prawda zwrócił 2,5 miliona. Zajęło to wszystko niecałe 7 minut. Projekt drugi, taki również bardziej znany, projekt Acropolis, skradziono mu 2 miliony dolarów. Projekt Value DeFi skradziono 7 milionów, Cheesy Bank skradziono 3 miliony, Origin Protocol skradziono 5 milionów. Także widzimy, że te wartości, te wielkości tego skutku w ataku raczej robią wrażenie. Pamiętajmy również, że przeprowadzenie ataków można śmiało określić jako intratne zajęcie. W większości przypadków koszty poniesione w tego rodzaju działalności są niewielkie w stosunku do wielkości zysków, jakie może zdobyć atakujący. W porównaniu do ataków elektronicznych na tradycyjne systemy nie ma potrzeby na przykład dysponowania dużą mocą obliczeniową, rozbudowaną infrastrukturą teleinformatyczną, przeprowadzania rekonesansu całej architektury potencjalnej ofiary, angażowania się w jakąś skomplikowaną inżynierię społeczną, opłacania i korzystania z narzędzi i ofert dostępnych w tak zwanym darknecie. Tutaj wszystko wydaje się proste. W większości przeprowadzenia ataku na projekt DeFi sprowadza się do spędzenia określonego czasu z jego kodem źródłowym, dostępnym oczywiście dla każdego poprzez choćby profil na GitHubie danego projektu, czy też Etherscan, jeśli chodzi o projekty bazujące na blockchainie Ethereum. Wymaga to również od atakującego zrozumienia, jak ten protokół działa, jak powinien działać i dlaczego działa inaczej. Koszt ataku to w większości przypadków, na przykład w atakach na flash loans, koszt transakcji w sieci Ethereum, czyli tak naprawdę od kilku do kilkunastu dolarów. Atakujący nie musi za bardzo przykładać uwagi do swojej anonimowości, bo wchodzi jedynie w interakcję za pomocą swojego smart kontraktu z innym smart kontraktem. Pozostaje jedynie kwestia wyprowadzenia czasami dość dużej kwoty skradzionych środków, jak podałem wcześniej, na zewnątrz, by tak naprawdę atakujący mógł w spokoju odjechać swoim nowym Lamborghini kupionym za skradzione środki. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o takie wprowadzenie do projektów DeFi. Zapraszam również do grupy na Telegramie, gdzie poruszamy tego typu tematy. Link znajduje się pod tym filmem, jak i do playlisty filmów traktujących właśnie o bezpieczeństwie, zarówno bezpieczeństwie na blockchainie, jak i bezpieczeństwie, jeśli chodzi o samo korzystanie z komputera czy z internetu. Zapraszam do komentowania, zadawania pytań. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.